Zaczynacie swoją przygodę z federem na rzece, ale nie do końca wiecie, na co zwrócić uwagę. Dzisiaj postaram się opowiedzieć o podstawowych błędach oraz o tym, na co zwracać uwagę, tak abyście mogli cieszyć się holami pięknych, walecznych ryb. Dodatkowo przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania będzie wędzisko Trabuco Proxima SW Master Feeder. Zostańcie z nami do końca. Pierwszym elementem podczas rzecznego łowienia jest wybór miejsca danego odcinka rzeki. W tym przypadku ja najczęściej posługuję się mapami Google'a i szukam sobie takiego najbardziej ciekawego odcinka rzeki, który moim zdaniem będzie najbardziej obfity w ryby. Wybieram najczęściej takie odcinki, najbardziej kręte, gdzie są liczne zakręty i w takich miejscach najlepszy wybór będzie zakręt zewnętrzny, gdzie w tym miejscu woda z najmocniejszą siłą płynie, wymywa licznego rodzaju dołki, rynny, zagłębienia, wypłycenia. W takich miejscach najlepiej się odkłada naturalny pokarm i te ryby tam po prostu bytują naturalnie. Ciekawe są też prostki między dwoma zakrętami, natomiast najlepiej wybierać te miejsca bliżej zakrętu. Najmniej ciekawymi miejscami są zakręty wewnętrzne, gdzie jest najpłycej, jest odłożona duża ilość piachu, mała ilość pożywienia tam występuje i to są raczej takie miejsca, w których nie łowię. Bardzo ważne jest też po przyjeździe nad wodę zaobserwowanie, czy w pobliżu brzegu znajdują się muszle, wszelkiego rodzaju robactwo. Da nam to też taki sygnał, że to jest dobre miejsce do łowienia, gdyż te ryby w tym miejscu mają naturalny pokarm, bo jeśli mamy to przy brzegu, to tak samo podobne będzie to wyglądało na dnie pod wodą i w tych miejscach warto usiąść. Bardzo ważna jest również charakterystyka danej rzeki, ponieważ mamy wiele różnych rzek. I na przykład na moim odcinku są miejsca, gdzie są opaski, tak zwane odcinki proste, gdzie nie ma główek, ale jest też dużo odcinków, gdzie są główki. I tutaj należy odpowiednio wybrać miejsce i ja się często kieruję tutaj dobraniem do pory roku. Jeśli mamy wczesną wiosnę lub wiosnę, gdzie woda jeszcze jest zimna, ryby w tym okresie nie chcą przebywać w silnym uciągu, wolą leniwie płynącą wodę. I w tym okresie świetnymi łowiskami są główki, gdzie te ryby tam chętnie przebywają w ciągu dnia i naprawdę można liczyć na fajny połów. Natomiast w okresach ciepłych, gdzie jest bardzo gorąco, przychodzą bardzo wysokie temperatury, tlenu w wodzie jest dużo mniej i w tych miejscach, gdzie uciąg jest leniwy lub go w ogóle nie ma, te ryby tam po prostu niechętnie przebywają w ciągu dnia. I najlepszym wtedy wyborem będą miejsca na opasce, gdzie uciąg wody dosyć duży. Jest to technicznie ciężkie miejsce do łowienia, natomiast może wynagrodzić nam pięknymi rybami. Również pora dnia jest bardzo ważna, ponieważ nawet przy tych wysokich temperaturach latem ryby podczas nocy wychodzą z tego nurtu i idą właśnie na te płytsze miejsca na główkach. I wtedy, jeśli chcemy koniecznie wybrać się na główki, to warto sobie wybrać się po prostu na nockę, bo zahaczymy jeszcze ten wieczór, noc i sam ranek, gdzie te ryby na główkach jeszcze będą. Natomiast w dzień nie ma sensu dłużej siedzieć, ponieważ tych ryb tam albo w ogóle nie będzie, albo będzie ich bardzo mało. Jeśli mamy już wybrane miejsce, w którym będziemy chcieli łowić, bardzo ważnym elementem jest gruntowanie. Powinniśmy tutaj w rzekach mieć na uwadze to, żeby używać ciężkich gruntomierzy. Jeśli uciąg jest dosyć duży, to gruntomierz powinien mieć wagę nawet 100 gramów. Zapewni nam to bardziej czytelne rozpoznanie tego dna, jeśli uciąg jest duży. I postępujemy tak, że rzucamy sobie przed siebie w kierunku przeciwległego brzegu i szukamy jakiegoś zagłębienia, rynny i tak rzucamy co 5 metrów, powiedzmy co kilka obrotów korbką, sobie liczymy w głowie sekundy, ile ten ciężarek nam opada, aż znajdziemy jakiś uschok dna, rynne, w której później będziemy łowić. Jeśli już znaleźliśmy taką rynnę, jakieś ciekawe miejsce, zagłębienie, to później postępujemy tak, że szukamy sobie jeszcze ciekawego miejsca wzdłuż brzegu. Rzucając w lewo, w prawo, szukamy takiego miejsca, gdzie znajdziemy jakiś jeszcze dołek lub też wypłycenie, gdzie nasze przynęty będą mogły się zatrzymać. Są takie najbardziej ciekawe miejsca, czyli powiedzieć tak można prosto, że szukamy wszelkich nierówności dna, w których nasze przynęty będą mogły się zatrzymać i naturalnie też w takich miejscach zatrzymuje się pokarm i ryby w tym miejscu na dłużej się zatrzymają.
Warto również sobie sprawdzić strukturę tego dna, co na tym dnie mamy, co się znajduje na dnie, czy jest miękko, czy jest twardo, jakieś kamienie. I rzucając sobie w miejsce, przeciągając ten ciężarek po dnie, jeśli on nam będzie łagodnie szedł, będzie się dawał łatwo przesunąć, bez żadnych wskazań, znaczy to, że tam jest po prostu zazwyczaj piasek. I w takim miejscu raczej nic ciekawego dla dyb nie będzie. Natomiast jeśli ciągniemy ciężarek i zaczyna nam troszkę przeskakiwać, często w rzekach to będzie oznaką, że na tym dnie mamy małże lub też jakieś kamienie. Małże, wiadomo, to jest bardzo atrakcyjne dla ryb pokarm. Natomiast jeśli będą to kamienie, to również jest to ciekawe miejsce, ponieważ między tymi kamieniami często znajdują się jakieś owady, pokarm dla ryb. I to są takie ciekawe miejsca i w takich miejscach warto lokować nasz zestaw. Czyli tak krótko mówiąc, szukając odpowiedniego dna, szukajmy takich miejsc, gdzie jest jak najwięcej nierówności, jakichś takich ciekawych rzeczy, raczej takie bardzo płaskie, bardzo czyste dno na rzece nie będzie jakieś atrakcyjne dla ryb, ponieważ w tych miejscach będzie najmniej pokarmu i nie będzie to dla ryb interesujące. Jaki sprzęt wybrać do łowienia w rzekach? Jeśli chodzi o wędzisko, warto tutaj wspomnieć o odległości, jakiej będziemy łowić. Jeśli łowimy niedaleko od brzegu, to taką odpowiednią długością do łowienia będzie wędzisko 3,60. Zapewni nam to taki optymalny komfort łowienia. Oraz w ostatnim czasie holu pozwoli nam odciągnąć waleczne ryby od przybrzeżnych zawad, kamieni, jakichś innych zaczepów. Także taka długość będzie moim zdaniem minimalna, ale i odpowiednia do łowienia właśnie w niedalekiej odległości. Natomiast gdy będziemy łowić dalej, warto sięgnąć po wędziska dłuższe, 3,90, 4,20. Zapewni nam to większą precyzję, lepsze rzuty. Jeśli chodzi o ciężar wyrzutowy, to tutaj ciężar wędziska na rzekę, taki najbardziej optymalny, który pozwoli wam łowić i na mniejszych, ale będziecie mieli też możliwość łowienia na dużych uciągach, to tutaj nie sięgają po jakieś finezyjne wędziska. Takie wędzisko do 150 gramów pozwoli nam łowić na rzekach o mniejszym uciągu, ale również da nam ten zapas mocy, żeby łowić na dużych uciągach, gdzie używamy ciężkich koszyków. Niekiedy będziemy musieli użyć koszyków o wadze 150 gramów, także musimy mieć ten zapas mocy, żeby skutecznie łowić i nie bać się o to uszkodzenie wędziska. Kołowrotek powinien być mocny, duży, żeby miał odpowiednią moc, no bo łowimy w rzece, używamy ciężkich koszyczków, które będziemy też zwijać z dużych odległości, dlatego ten mechanizm musi być mocny. Wybierajmy kołowrotki o przełożeniu poniżej 5,0 do 1. Im mniejsze przełożenie, tym bardziej wytrzymalszy kołowrotek, czyli wybierajmy kołowrotki o przełożeniu 4,5, 4,6, 4,7 do 1. To są mechanizmy wytrzymałe i posłużą nam długo. Będziemy mieli przyjemność z tego łowienia, ten kołowrotek nie będzie się męczył. Będziemy szybko zwijać nasz zestaw, bez większych oporów. Także kołowrotki o przełożeniu 4,5, 4,6, 4,7 do 1 w tych okolicach. Oraz rozmiary 5-6 tysięcy to na takie rzeczne łowienie będzie odpowiedni wybór. Jaką linkę główną wybrać podczas łowienia w rzece? I tu mamy nieraz dylemat żyłka czy plecionka. Tu głównie się kieruje dystansem łowienia. Jeśli nie łowię daleko od brzegu, powiedzmy tam do 20-25 metrów, najlepszym wyborem będzie żyłka o średnicy od 0,22, jeśli chodzi o takie te mniejsze uciągi i lżejsze koszyczki, do 0,28, jeśli będziemy używać ciężkich koszyków, to będzie taki odpowiedni wybór. Żyłka daje nam tą zaletę, że jest dość ciągliwa. Na rzekach będziemy często łowić waleczne ryby. Jeśli przyjdzie nam się zmierzyć z królową brzegbrzaną, da nam to pewność podczas holu, ta amortyzacja będzie dobra. Natomiast łowiąc dalej od brzegu, warto jest zastosować plecionkę o średnicy 0,08, 0,10 na dalszych odległościach, gdzie ten napór wody na linkę główną jest bardzo duży. Cieńsza linka zapewni nam to, że będziemy mogli użyć lżejszy koszyczek oraz koszyczek nie będzie tak znoszony przez nurt. Jednak tu warto zaznaczyć, że w rzekach, gdzie mamy dużo zaczepów, warto do tej plecionki dowiązać około 8-10 metrów żyłki w granicach 0,28 jako przyponu strzałowego. Dzięki temu na tym ostatnim odcinku naszego zestawu, jeśli mamy w łowisku dużo kamieni, zestaw nie będzie przecierany, no, ponieważ cienka plecionka jest łatwo przecierana na kamieniach. A najlepiej zastosować przypon koniczny, który w miejscu wiązania z plecionką na końcu jest cieńszy, gdzie mamy bardzo mały węzeł, który ładnie przechodzi przez przelotki i w miarę swojej długości w stronę koszyczka wygrubia się. Daje to nam tą zaletę właśnie, że mamy mały węzeł, który ładnie przechodzi przez przelotki, a na końcu mamy mocny zestaw, w momencie wyrzutu nie zerwiemy tego koszyczka i to jest bardzo fajne. Klenik.
Amatorka. Jaki zestaw zastosować podczas łowienia w rzece federem? Ja najczęściej korzystam z takiego najprostszego tak naprawdę zestawu, czyli klasyczny zestaw ze skrętką. Natomiast tutaj należy zaznaczyć, że sposób mocowania koszyczka jest bardzo ważny i w łowieniu na rzece, zwłaszcza o dużym uciągu, nie stosuję federlinku, tylko stosuję zwykły krętnik z agrafką lub łącznik z agrafką do koszyczka. Ma to taką zaletę i jest to zalecane na dużych uciągach. Gdy zastosujemy federling, nasz przypon nie będzie taki stabilny, nie będzie dociśnięty do dna, co będzie się przenosiło na naszą przynętę, która w nienaturalny sposób będzie podnoszona z dna, nie będzie stabilnie leżała na dnie, co zwłaszcza przy dużych rybach jest kluczowe, żeby stabilizacja tej przynęty na dnie była odpowiednia, zwłaszcza podczas łowienia leszczy czy też brzan, które pobierają przynętę bezpośrednio z dna. Dlatego pamiętajmy o tym. Podczas łowienia federem w rzece bardzo ważny jest dobór odpowiedniego rodzaju koszyczka oraz jego wagi. Na rzekach zalecane jest stosowanie koszyczków z kolcami, które pozwolą nam używać lżejszych koszyczków oraz stabilniej będą one stały na dnie, nie będą się tak przesuwały. Bardzo ważna jest też waga koszyczka i tutaj dobór odpowiedniej gramatury jest bardzo ważny, tak aby nurt rzeki nie przesuwał nam koszyczka. Dlatego jeśli zarzucimy zestaw i widzimy, że po opadnięciu na dno zestaw nam się napnie i szczytówka zaczyna odskakiwać, znaczy to, że zestaw zostaje znoszony, koszyczek przeskakuje po dnie. Dlatego też musimy do tego momentu zakładać cięższy koszyczek, aż stabilnie będzie stał na dnie, zestaw nie będzie przesuwany. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli zestaw będzie nam za każdym razem będzie przesuwany i raz go przestawi o metr, następnym razem rzucimy, może go znieść o 2 metry i nasze pole nęcenia będzie bardzo szerokie i ciężej będzie te ryby zlokalizować i utrzymać. To jest bardzo ważne i zachęcam zwłaszcza początkujących wędkarzy, żeby sprawdzali sobie przed łowieniem, czy dany ciężar koszyczka jest wystarczający, żeby stabilnie stał na dnie. Kolejną rzeczą, która jest ważna podczas łowienia federem w rzece, jest długość przyponu. I tutaj należy też mieć na uwadze siłę uciągu, ponieważ jeśli mamy dosyć spory uciąg, jeśli użyjemy zbyt krótkiego przyponu, będzie to skutkowało tym, że zanęta z naszego koszyczka będzie wymywana, a będziemy mieć na przykład na dłuższym troszkę odcinku, a nasz przypon będzie zbyt krótki, ryby ustawią się troszkę dalej za koszyczkiem i nasz przypon nie będzie w stanie sięgnąć do tych ryb, które tam żerują w polu tego nęcenia. Dlatego też na zwłaszcza większych uciągach zalecany jest przypon o długości 1 metra, czasami nawet dłuższy i warto też sobie tutaj w czasie łowienia korygować długość tego przyponu. Ja zazwyczaj zaczynam od długości przyponu 1 metra, ale często w czasie łowienia też go wydłużam do 1,5 metra, czasami nawet 2 metry można zastosować, w zależności jak te ryby nam się ustawią. Po prostu musimy się dopasować do danego dnia, do danego łowiska tą długością przyponu. Ma to bardzo duże znaczenie i czasami wydłużenie tego przyponu skutkuje tym, że zaczynamy nagle łowić spore ilości ryb. Jak podejść do nęcenia w rzekach? Tutaj należy dobrać odpowiednio zanętę. Błędem będzie użycie zbyt drobnej oraz mocno pracującej mieszanki, ponieważ ta zbyt drobna zanęta będzie lekka, pracujące cząstki będą się unosiły na dno, będą przesuwane przez nurt i po prostu będzie nam to odprowadzało ryby z łowiska. Dlatego łowiąc w rzekach zadbajmy o to, żeby nasza zanęta miała grubą frakcję, była dosyć klejąca oraz dobrze ją namoczcie. Pamiętajcie, żeby była ciężka, dlatego więcej wody sprawi to, że te cząstki osiądą na dnie. Przygotowując zanętę możemy dodać do niej melasy, która dodatkowo dociąży nam mieszankę, nie będzie tak szybko wymywana z dna. Dodatkiem także fajnym do zanęty będzie pieczywo fluo, które jest bardzo fajnie widoczne na dnie i dodatkowo wabi i utrzymuje ono ryby. Spora ilość robaka dodawana w rzece też będzie bardzo dobrym posunięciem, ponieważ ryb w rzece często jest dużo, duże ryby, które są żarłoczne i tutaj nie ma raczej ryzyka, jeśli wpłynie nam taka łowica dużych ryb, żeby je przekarmimy. Także tutaj warto też zadbać o to, żeby była odpowiednia ilość robactwa, jakiś taki element w postaci pieczywa, który zaciekawi te ryby. Dobrze domoczona mieszanka to takie podstawy rzecznego łowienia. Łowiąc w rzekach, pamiętajmy o tym, żeby zachować odpowiednią częstotliwość przerzucania zestawu oraz łowić dużym koszyczkiem. Używanie małego koszyczka będzie błędem, ponieważ łowimy w rzece, uciąg często będzie dosyć duży i ten nasz towar jest cały czas wymywany, dlatego musimy zadbać o to, żeby na dnie cały czas było jakieś pożywienie dla tych ryb, żeby je utrzymać. Dlatego też pamiętajcie, używajcie dosyć dużych koszyczków oraz często przerzucajcie swój zestaw. Często widuję nad wodą wędkarzy, którzy przyjeżdżają,
zarzucają zestaw, wędka stoi pół godziny. To jest duży błąd, ponieważ złowimy może jakąś rybę, ale to będzie ryba, która po prostu przepływa, zobaczy naszą przynętę i weźmie. Ale jeśli chcemy skutecznie łowić, chcemy się cieszyć tym łowieniem, łowić dużo ryb, pamiętajcie, żeby często przerzucać zestaw, tak żeby ten towar cały czas był i utrzymywał nam ryby. Pamiętajcie też o tym, żeby dodawać robactwo do zanęty, grube robactwo. Jeśli chcemy łowić dużo ryb, jest to bardzo ważne w rzekach i nie pozostaje nam nic innego, jak korzystać z tych pięknych chwil. Także pamiętajcie o tym. Teraz przejdziemy do naszego konkursu. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie napisanie w komentarzu jakiejś ciekawej historii bądź też śmiesznej historii, która przydarzyła Wam się nad wodą. My wybierzemy tą historię, która nas najbardziej zaciekawi lub też rozśmieszy. Kolejnym warunkiem jest to, że musicie być subskrybentami naszego kanału. Pozostałe szczegóły znajdziecie w linku, który znajdziecie pod filmem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.